Bartłomiej Dejtowski, sąd rejonowy w Elblągu, drugim wydziale karnym, w składzie to obecnym po rozpoznaniu sprawy przeciwko Sebastianowi Bonapuchajdzie i Borcowi Tuckiemu, oskarżonym o to, że działając wspólnie w porozumieniu w dniu 11 października 2014 roku w Elblągu za pośrednictwem portalu internetowego www.elbląg24.pl zniesławili publicznie Pawła Kowszyńskiego poprzez zamieszczenie na łamach powołanego portalu będącego środkiem masowego komunikowania artykułu pod tytułem Eko Elbląski Komitet opłacany przez Jerzego Wilka, w którym podali nieprawdziwe informacje dotyczące Pawła Kowszyńskiego, z których wynika, że Paweł Kowszyński jest osobą bezrobotną oraz że pracował na umowę zlecenie w Elbląskim Oddziale Centrum Nauki i Biznesu ŻAR należącego do kandydata na prezydenta miasta Elbląg Cezarego Walburzy oraz podanie nieprawdziwego twierdzenia, że szkoła ta jest sponsorowana przez Jerzego Wilka, ówczesnego prezydenta Elbląga, co skutkowało negatywnym wynikiem Pawła Kowszyńskiego w wyborach na członka Rady Miejskiej, to jest oczyn z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego, oraz o to, że działając wspólnie w porozumieniu w dniu 24 października 2014 roku w Elblągu za pośrednictwem portalu internetowego www.elbląg24.pl zniesławili publicznie Pawła Kowszyńskiego poprzez zamieszczenie na łamach powołanego portalu będącego środkiem masowego komunikowania artykuł pod tytułem Kowszyński pozwał Elbląg24. My pozwu nie mamy, więc o dyplomy polityka pytamy, w którym podali nieprawdziwe informacje dotyczące Pawła Kowszyńskiego, z których wynika, że Paweł Kowszyński nie był dyrektorem OHP, że został ze stanowiska w OHP zwolniony i że nie posiada wykształcenia wyższego potrzebnego do sprawowania funkcji radnego, co skutkowało negatywnym wynikiem Pawła Kowszyńskiego w wyborach na członka Rady Miejskiej. To jest oczyn z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego i przeciwko Mariuszowi Lewandowskiemu oskarżonemu o to, że w dniu 12 października 2014 roku za pośrednictwem środka masowego komunikowania zniesławił publicznie Pawła Kowszyńskiego poprzez zamieszczenie negatywnych komentarzy pod artykułem, który został opublikowany w dniu 11 października 2014 roku na portalu www.elbląg24.pl pod tytułem Eko Elbląski Komitet opłacany przez Jerzego Wilka, który wyraził akceptację dla treści zawartych w artykule i uzupełnił je, podając imiona i nazwiska innych osób, które wchodzą w skład rzekomej grupy osób finansowanych przez prezydenta Jerzego Wilka, co skutkowało negatywnym wynikiem Pawła Kowszyńskiego w wyborach na członka Rady Miejskiej. To jest oczyn z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego. Na podstawie artykułu 414 paragraf 1 w związku z artykułem 17 paragraf 1 punkt 3 kodeksu postępowania karnego umarza postępowanie odnośnie czynu zarzuconego oskarżonym Sebastianowi Bonapuchajdzie i Borysowi Tuckiemu w punkcie 1 aktu oskarżenia. Oskarżony Sebastiana Bonapuchajdę i Borysa Tuckiego